Witam serdecznie na kanale Stare Schematy Płoną. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić kombuczę, fermentowaną herbatkę. Żeby zrobić fermentowaną herbatkę, potrzebujemy grzybka herbacianego. Oczywiście herbatę, cukier, słoik. Ja tutaj mam 5-litrowy. Zaczynamy. Kombuczę można zakupić w necie. To jest ten oto kawałek, który kupiłem 2 lata temu. 2 lata i dalej jeszcze działa. I patrzcie się, to jest matka. Ta pierwsza, którą kupiłem. Tutaj już mamy następną rośnie. Druga. Patrzcie na tą. Ogromna. Oddam komuś za darmo. Następna. Ta już była tutaj przy samej górze. W słoiku. Tutaj jeszcze dwie. Jak to się rozmnaża? No, jedna matka, ile córek? Nie robiłem kombuczy jakieś 2 miesiące. Była w tym oto słoju. Z kombuczy zrobił się ocet. Kwaśne to jest jak jasna cholera. I patrzcie się, jak to się rozmnożyło, rozrosło. Śmiało to można teraz zapakować hermetycznie i do lodówki. Można to podajże przechowywać do 2 lat. Na każdy litr wody naszej kombuczy będziemy potrzebować tak, od 50 do 100 gram cukru. Nie przeraźcie się tą ilością. Grzybek to pożre w mig. I herbatę. Najlepiej sypaną. Ja dzisiaj zastosuję taką. Torebka, herbata. 5-8 gram na litr wody. Jak nie macie takiej starej kombuczy, o jak ja mam na przykład, octu. O, tu już taki ocet się zrobił. To możecie dać na litr wody bodajże, jak dobrze pamiętam, 2 łyżki stołowe octu jabłkowego. Wtedy to zacznie nam, wystartuje, zacznie nam pracować. Tak, rzucamy, woda zabuzowała, wrzucam herbatę do wody. 5 torebek czarnej herbaty. I 5 torebek zielonej herbatki. Ważymy 5 minut, herbatę wyciągam, studzę, sypuję cukier, rozpuszczam i wlewamy do słoja. Herbata zaparzona, a raczej czaj. Czaj taką ma moc, że... pił ktoś z Was kiedyś czaj? Dajcie znać w komentarzach, kto się nawalił czajem. Tak, herbatę parzyłem 3 minuty, już nie pamiętam dlaczego. Ale przy zakupie kombuczy była informacja, żeby herbatę parzyć 3 do 5 minut, nie dłużej. Nie pamiętam dlaczego. Jak wiecie, dajcie znać w komentarzach. Dobra, sypiemy cukier. Białą, już nie będę mówił co. Biała moc. Dobra. Czaik, czaik. Herbaty nie wyrzucam po zaparzeniu tego czaju. Wystygnie, rozerwę i dam pod kwiaty doniczkowe jako nawóz. Oj, grzybki, grzybki herbaciane. Którego teraz wybrać? Nie wiem. Dużego, małego. Te małe to chyba zapakuję hermetycznie i do lodówki. Popytam znajomych, może ktoś będzie chciał. Chyba wezmę tą, największą. Tak, użyję tej. Pamiętajcie, jak będziemy wkładać do słoja, by tą śliską stroną dać do góry. Woda wlana z cukrem. Teraz wlejemy herbatę. O cholera, ciężkie, ciężkie. Wlejemy herbatkę z cukrem, z czajem. Troszeczkę zostało. O. I taka to robota, i po robocie. Wrzucamy tą naszą matkę. Patrzcie, ile tu warstw jest. No, jestem w szoku. Wrzucamy do słoika z
słoja, pyk. I po 5 dniach już można próbować. Ja taką lubię, 5-6 dni. Czym dłużej, to będzie nam się robiła taka gazowana herbatka. A tak jak ja zostawiłem na 2 miesiące, zrobi nam się ocet. Naprawdę nie wiem, co z tym grzybem zrobić. Wyrzucić szkoda. Kurde, no, dylemat. No. Dobra, nakrywamy kombuczę, grzybek wrzucony. Jakąś ściereczką nakrywamy, papierem papierowym, to jest taki słoik, o, z taką dziurką. Nie zamykamy szczelnie, tylko tak to kładę. Dekiel na wierzch i czekamy. 5 dni. Jak już raz zrobicie kombuczę, mówię wam, zakochacie się. Świetny napój. Bardzo zdrowy probiotyk. Sprawdźcie w necie, jakie są przeciwwskazania. Bo jakieś łapczywie się nachlałem, wypiłem chyba z 1,5 szklanki. Cały dzień siedziałem w chacie. Wiecie gdzie? Tam, gdzie król piechotą chodził. Tak mnie porobiło. Kombucha, fermentowana herbatka. Jest dobra na łagodzenie alergii, wspomogę się netem. Kojenie bólów pleców, działa uspokajająco. Działa antybakteryjnie i antygrzybicznie. Zapobiega chorobom nowotworowym. Reguluje ciśnienie krwi, poprawia koncentrację. Łagodzenie objawów reumatyzmu. Pomaga w gojeniu się ran. Opóźnia starzenie się. Ile właściwości? Masa. Odbudowuje florę bakteryjną w jelitach po kuracji antybiotykowej. No. To nie była żadna porada i nie jest medyczna, żebyście mieli, wiedzieli. Doczytajcie w necie, dużo informacji jest. Także czekamy. Będziemy się cieszyć naszym napojem herbacianym. Najlepsza herbata na świecie. Tak jak mówiłem, to też zrobiłem. Zapakowałem grzybka herbacianego do worków. Zgrzałem woreczki. Mam tu raz, dwa, trzy. Trzy do oddania. Ale jestem w szoku. Ta, pierwsza. Ten kwadraciak. Nie wiem, czy to widać. 2 lata. Nic się z tym nie stało, z tym grzybem. Dalej rodził, płodził, że tak powiem. Dobra, to będzie tyle na dzisiaj. Pozdrawiam. Jak się podobało, ktoś dotrwał do tego momentu, to dajcie znać w komentarzach. Do następnego. Pozdrawiam.